Ordinary to komiks publikowany na platformie Webtoon, który dzięki swojej dużej popularności doczekał się papierowego wydania. Komiks przeznaczony jest dla czytelników wieku 15+. Bohaterem komiksu jest John, zwyczajny, nieco wycofany nastolatek, który chodzi do niezwyczajnej szkoły. Uczy się w niej bowiem elita, która posiada nadprzyrodzone moce. Z racji tego, że John żadnych mocy nie ma, nazywany jest Zerem. Gdyby tego było mało, co chwilę wplątuje się w tarapaty. Inni uczniowie zwyczajnie się nad nim znęcają. On jednak nie jest bierny i potrafi się postawić, za co duży plus. Już obawiałam się, że będzie miał kombeksom, na szczęście byłam w błędzie. W szkole tylko jedna osoba jest mu przychylna i staje się jego przyjacielem. Jej wsparcie trzyma Johna w ryzach. Jednak pewnego dnia w wyniku incydentu jego przyjaciółka na miesiąc opuszcza szkołę. Szykany i pobicia powracają do codzienności Johna, a jego cierpliwość zostaje wystawiona na naprawdę ciężką próbę. Początkowo charakter głównego bohatera wydawał mi się mało spójny. Na samym starcie wręcz mnie drażnił, jednak szybko się to zmieniło i zaczęłam go lubić. A im dalej w las, tym jego postać podobała mi się coraz bardziej. Autorka już na starcie mocno ćwiczy pamięć czytelnika i tu niestety poległam. Nie byłam w stanie zapamiętać wszystkich imion. Bardzo przydałaby się rozpiska na początku tomu z krótkim opisem postaci. Rzeczywistość w komiksie opiera się na hierarchii. Im uczeń jest silniejszy, tym wyższą pozycję zajmuje w szkole. A na szczycie jest król. Mam nadzieję, że w kolejnych tomach autorka pokusi się o przedstawienie świata poza szkołą. Póki co świat zewnętrzny jest skąpo przedstawiony, jednak na podstawie tego, co przeczytałam, wnioskuję, że poza murami szkoły także obowiązuje społeczna hierarchia. W tle rozwija się kilka innych wątków. Mamy gang Ember, który likwiduje osoby należące do klasy superbohaterów. Mamy książkę, która przez swoją treść stała się zakazana. Mamy także przebłyski wspomnień Johna z jego poprzedniej szkoły. Krótko mówiąc, zapowiada się całkiem ciekawie. Fabuła w tym komiksie wydaje się prosta, ale liczę, że autorka zaskoczy mnie pozytywnie w kolejnym tomie. Czyta się to po prostu lekko i przyjemnie. A wy co myślicie o tym komiksie?